zależało mi na niczyjej opinii. Zaczęłam brać dla przyjemności, dla zabicia czasu, by nie czuć się samotną i opuszczoną przez kumpli. Dziś żałuję. Dowiedziałam się, że mam AIDS. Może lepiej byłoby nie wiedzieć? Zabierz ją do siebie. Nie pozwól jej wycierpieć się na śmierć. Przepraszam Cię, Boże, że jest chora, że nikt jej nie chce, że rzuciła w Ciebie kamieniem. Gdyby chociaż ktoś ją pokochał, ale miłość też ją opuściła. Widać, ona też miała HIV-a. Mój Boże, jak ciężko umierać. Jestem tylko pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata który. Kochaj rani na dzień w dzień, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Nie pomogę. Powiedział to celowo, żebym wiedziała, co mnie czeka. Następnego dnia, gdy mama wróciła, udawał kochającego tatusia. Powiedziała mi o wszystkim, ale ona mi nie uwierzyła. Zdałam sobie sprawę, że jestem sama. Nikt nie chce mi pomóc. Postanowiłam skończyć z tym życiem. W końcu byłam zwyczajnym nastolatką. Osoby, które bardzo kochałam. Najpierw nasz chłopak zaćkał się na śmierć. Teraz ty. Asiu, dlaczego? Czerwona wstążeczka. Symbol solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS. Ich rodziną i przyjaciółmi. Symbolizuje poświęcenie i zaangażowanie w walkę z AIDS. Stanowi pierwszy krok na drodze upowszechnienia problematyki HIV i AIDS i oswojenia ludzi ze słowem AIDS. U mnie wszystko, jak pragnie. Wstąpieniem do resuscytacji krążeniowo-oddechowej wyciągamy telefon komórkowy, jeśli go mamy, i dzwonimy gdzie? Tak jest, wykręcając jaki numer? 999, to jest pogotowie, tak? 998 Straż Pożarna i 997 Policja. Odpowiednia głębokość, odpowiednia częstotliwość. Działamy na stacji sanitarnej epidemiologicznej w Duszowie. Staramy się wspierać poprzez jakiś zakup albo fundowanie nagród, które mogą dać ten asumpt młodzieży do tego, żeby chciała się w jakiś tam sposób przygotować i zaprezentować. Temat na pewno ważny, aczkolwiek w ostatnich latach coraz mniej na łamach publikatorów, między innymi tego przedstawiciela, który teraz stoi obok mnie, pojawia się ten temat, ale temat naprawdę bardzo ważny, z którym oby nikt w życiu nie musiał się zmierzyć, ale jeżeli tak się zdarzy, to żeby był na to przygotowany, jak sobie z tym wszystkim poradzić, a my wszyscy pozostali, żebyśmy wiedzieli, jak
przyjąć tego człowieka i jak mu pomóc. Jak pomóc mu egzystować wśród nas na normalnych zasadach. Chciałam podziękować również komisji konkursowej, która musi się zawsze zmierzyć z tym trudnym wyborem, kto pierwszy, kto drugi, a kto ex aequo. W tym roku też się z tym mierzyła, za co im bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Ani jeszcze raz, która to przygotowała. Oczywiście starostwu za to, że zawsze nas wspiera finansowo i nie tylko, ponieważ bez wsparcia zorganizowanie tego typu imprez byłoby trudne. Dziękuję również bardzo serdecznie opiekunom, nauczycielom i teraz poproszę po kolei panie, które dzisiaj są obecne, o odebranie okolicznościowych dyplomów. Prosimy o wspólne zdjęcie. Dziękujemy. Dziękuję, dziękuję wam bardzo. To jest taka pamiątka, która ma wam dzisiejszy dzień przypominać, jak sobie będziecie odtwarzać muzykę. Zapraszam bardzo serdecznie zespół szkół ponadgimnazjalnych w Wieruszowie imieniem Stanisława Staszica.